Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to się stało, że herezja modernizmu owładnęła hierarchów kościelnych. Zapraszam. Będę dzisiaj mówił o książce księdza Dominika Bourmont 100 lat modernizmu. Jest to książka, która wyjaśnia, jak to się właśnie stało, że herezja modernizmu zdołała wejść do głów hierarchii kościelnej. Jak widzimy, jest to książka dosyć obszerna. Ja na zakończenie jeszcze powiem kilka słów o tym, co o tej książce tak w ogólności myślę. Natomiast teraz przeczytam kilka fragmentów i skomentuję z mniej więcej środka tejże książki o jednym z kluczowych mędrców, powiedzmy, że mędrców w cudzysłowie, tejże znowu w cudzysłowie odnowy, to znaczy o jednym z prowodyrów tej modernistycznej rewolucji, ale jeszcze w czasach przełomu, powiedzmy, w czasach, kiedy na początku modernizm, na początku życia naszego, w cudzysłowie, bohatera, modernizm był potępiany, a pod koniec jego życia już modernizm święcił triumfy. Ta książka opowiada o wielu postaciach. Sam tytuł wskazuje 100 lat modernizmu, wskazuje, że będziemy tutaj mówili o pewnej historii, o tym, jak to się wydarzyło, że pewne idee zdołały się w Kościele przeforsować, zdołały się przebić. Będzie to taki zarys historyczny od najpierw po prostu teologii katolickiej, później w kontraście modernizm, neomodernizm i później triumf modernizmu. Autor wskazuje, kto jakie idee zaczął promować, później kto w jaki sposób je przejął, w jaki sposób idee ściśle niekatolickie powoli wchodziły do głów jakich myślicieli katolickich i później jakie to przynosiło owoce, włącznie oczywiście z już posoborową i soborową rewolucją, z triumfem tych nowych idei w głowach hierarchów Kościoła. Dzisiaj spojrzymy na jedną z takich kluczowych postaci, Henri de Lubac. Jesteśmy w rozdziale 17 tego dzieła, egzegeza duchowa według de Lubaca. Będę tutaj cytował fragmenty. Aby lepiej ocenić biblistyczny wkład tego autora w neomodernizm, musimy najpierw zarysować jego sylwetkę. Stąd podpunkt pierwszy, osoba i myśl. Urodzony w Cambrai w 1896 roku, Henri de Lubac w 1913 wstąpił do zgromadzenia jezuitów, ale zaledwie rok później powołany został do służby wojskowej. Święcenia kapłańskie przyjął w 27, następnie nauczał w Lyonie w latach 35 do roku 50. W czasie II wojny światowej walczył w szeregach ruchu oporu. Po opublikowaniu książki Surnaturel, nadprzyrodzoność, w 1946 ściągnął na siebie podejrzenie o neomodernizm i został zmuszony wycofać się na jakiś czas do Paryża, zanim mógł powrócić do Forwieru. Właśnie tam w 1960 roku został publicznie zrehabilitowany, gdy papież Jan XXIII mianował go teologiem Komisji Przygotowawczej Soboru, choć sam de Lubac początkowo skarżył się, że był raczej zakładnikiem i oskarżonym. Jednak zaćmienie nie trwało długo. Po rozpoczęciu obrad soborowych de Lubac brał w nich czynny udział, wzbudzając podziw wielu zwolenników, między innymi przyszłych papieży Montiniego i Wojtyły. Ten ostatni już jako Jan Paweł II kreował de Lubaca kardynałem w 1983 roku w uznaniu za zasługi tego teologa, który jego zdaniem potrafił zebrać to, co najcenniejsze w tradycji katolickiej w swoich medytacjach o Kościele i świecie współczesnym. De Lubac zmarł w 1991 w powszechnej opinii jednego z największych teologów XX stulecia. Po tym przypomnieniu najważniejszych dat spróbujmy zarysować intelektualny portret naszego bohatera. De Lubac odbywał studia teologiczne w Anglii w burzliwych latach poprzedzających II wojnę światową i następujących
po niej. Będąc erudytą o bogatej kulturze umysłowej, charakteryzował się przede wszystkim zdolnością do przyjmowania i wykorzystywania najróżniejszych nurtów ideowych. Jego badania jako uczonego i pisarza, skłoniły go do zajmowania się rozmaitymi tematami, jednak wyróżniał się szczególnie w badaniach historycznych. Był inicjatorem ressourcement, ruchu powrotu do źródeł patrystycznych. Tendencja ta objawiała się nie tylko w pracach z zakresu biblistyki, które stanowią zdecydowanie największą część jego pisarskiej twórczości, ale także w dziełach dogmatycznych, takich jak katolicyzm z 1938 roku. Jako teolog de Lubac specjalizował się w historii dogmatu i twórczości Orygenesa. Dokonał zmian pewnych kluczowych pojęć, takich jak nadprzyrodzoność, apologetyka, dogmat. Zwrot ten określił mianem powrotu do świętego Tomasza, aby odciąć się od komentatorów. W ramach ogólnej tendencji dał teologii mistycznej pierwszeństwo przed scholastyką, którą uważał za przesadnie racjonalną. O ile dzisiaj de Lubac jest fetowany jako teolog ruchu powrotu do źródeł, jeden z prekursorów Soboru Watykańskiego II, łączący niezachwianie miłość do Kościoła z miłością do człowieka, to za czasów Piusa XII jego gwiazda nie świeciła wcale takim blaskiem. Nazywano go przywódcą nowej teologii, czyli neomodernizmu. Okolicznościom, w jakich de Lubac popadł w niełaskę Rzymu Piusa XII, przyjrzymy się bliżej w następnym rozdziale. Ale już teraz możemy stwierdzić, że nasz teolog miał również nader podejrzaną stronę. Zgłębiając jego dzieła, można się zastanawiać, czy kiedykolwiek przyswoił sobie podstawowe zasady zdrowej filozofii i czy przypadkiem nie był jednym z tych mistrzów, którzy nigdy nie byli uczniami. Smutne, że ktoś, kogo przedstawia się jako przykład zakonnego posłuszeństwa, wykazał niekiedy takie lekceważenie wobec papieskich dyrektyw. De Lubac nie tylko publikował później swoje prace poświęcone zagadnieniu nadprzyrodzoności, które za czasów Piusa XII obłożone były zakazem, ale też popierał wolność religijną potępioną w sposób formalny przez wszystkich papieży, począwszy od Grzegorza XVI. Co gorsza, nawet po ukazaniu się monitum w sprawie Teilharda napisał dwie książki w jego obronie. Spośród wszystkich protektorów Teilharda był z pewnością najbardziej gorliwym i najzręczniejszym. Świadczy o tym jego Myśl religijna Teilharda de Chardin, książka wydana w 1962 roku, która doczekała się odpowiedzi z Rzymu w postaci monitum, upomnienia. Zarzuca się jej, i nie bez powodu, że autor dał raczej popis sprawności kuglarza niż dowiódł dobrego warsztatu historyka. Książka nie spełnia bowiem początkowych obietnic przedstawienia myśli Teilharda, lecz raczej ukazuje to, co de Lubac chciałby, aby o Teilhardzie myślano. Diagnoza ta jest tym bardziej zaskakująca, że dotyczy autora uważanego za eksperta w dziedzinie nauk historycznych. Teraz przejdziemy do jednej z kluczowych myśli de Lubaca, mianowicie do żywej tradycji. Pojęcie to bez wątpienia wielu z nas kojarzy się z Janem Pawłem II i z potępieniem arcybiskupa Lefebvre'a. Tam właśnie Jan Paweł II mówił, że arcybiskup nie zrozumiał prawdziwie tradycji, bo rozumie ją jako coś martwego, a trzeba ją rozumieć właśnie jako coś żywego. To pojęcie jest bez wątpienia zaczerpnięte, przynajmniej po części właśnie z Henri de Lubaca. Jakże to pojęcie powstało? Cóż to Henri de Lubac pod tym pojęciem rozumiał? De Lubac wyjaśniał, że rzeka tradycji nie mogłaby do nas dopłynąć, gdyby jej koryto nie było nieustannie oczyszczane z mułu. Na czym polega żywa tradycja? Jest ona prostym wyrazem dogmatycznego relatywizmu de Lubaca, który odrzuca dogmaty przyjęte jako takie. W kontekście dotyczącej tradycji dyskusji Boyer de Lubac, ojciec Flick wyjaśnia, że według tego ostatniego późniejsze wierzenia Kościoła nie muszą koniecznie być powiązane logicznie z tym, co Kościół zawsze i wyraźnie wyznawał od pierwszych wieków swojego istnienia. Żywa tradycja w ujęciu de Lubaca, zaczerpnięta od Blondela, jeden inny z ojców modernizmu, o którym również ta książka traktuje, przypomina prawo życia Loisiego. Kolejna taka postać, zgodnie z którym Kościół traci swój kształt i przybiera inny, całkowicie sprzeczny z poprzednim. Jego następcy, Ratzinger i Jan Paweł II, doskonale dostosowują się do tej koncepcji. Gdy tylko modernizm zatriumfuje nad Bazyliką Świętego Piotra, żywa tradycja stanie się równoznaczna z soborowym Kościołem, bez jakiegokolwiek koniecznego związku logicznego z przekazem objawienia z przeszłości.
Żywa tradycja nazywa dzisiaj fałszywym to, co wczoraj było prawdziwe, a prawdziwym to, co wczoraj było fałszywe. Doskonała wymówka, która pozwala obalić 2000 lat stałego magisterium, a nieomylne nauczanie potępiające wolność religijną, modernizm i wypaczenia biblistyki uznać za doraźne rozwiązania. Zgadza się na obłożenie ekskomuniki nielicznych biskupów wiernych tradycji. Neomoderniści naprawdę mogą pogratulować sobie tego genialnego odkrycia, które daje możliwość upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu, obrony modernizmu i złamania kręgosłupa tradycji apostolskiej w imię żywej tradycji. W materii ściśle teologicznej duet Blondel de Lubac stwierdzał, że nadprzyrodzoność jest konieczną doskonałością natury. Niektórym z moich widzów być może już przypomina się sposób argumentowania pana Grzegorza Żebrowskiego z kanału Tradycjonalizm Polemika, bo to jest dokładnie to znaczy argument z żywej tradycji. No kiedyś Kościół robił coś takiego i to były takie doraźne rozwiązania, wtedy one były właściwe, no ale teraz to już nie, teraz mamy inne rozwiązania, które dopasowują się do obecnej pobożności, ale też do obecnego zrozumienia dogmatów i one są teraz inne. Jak wcześniej wolność religijna była potępiana, tak teraz jest chwalona i akceptowana i według bohaterów postmodernizmu nie ma w tym nic złego, że są to rzeczy, które w zasadzie są sprzeczne. O tym właśnie mówi Henri de Lubac i pojęcie żywej tradycji stworzone przez niego, a przynajmniej współtworzone przez niego, jest pojęciem wytrychem, które ma to usprawiedliwić. A więc tradycja nie jest przekazywaniem jakiejś treści przez wieki. Tradycja apostolska, tak ona jest tradycyjnie właśnie rozumiana jako przekazanie tych prawd wiary, które zostały przekazane przez Pana Jezusa apostołom, jako te prawdy, w które Kościół wierzył zawsze i wszędzie, te prawdy, które są utrwalone i w pismach wielkich świętych, i w liturgii Kościoła, i w jego po prostu wielowiekowej wierze, która przejawia się w praktykach religijnych, w modlitwach, w zwyczajach, po prostu, która przejawia się w całym życiu Kościoła. Ta tradycja, z jednej strony tradycja apostolska, przekaz podstawowych praw wiary niezapisanych w Piśmie Świętym i z drugiej strony to wszystko, co ona przynosi, czyli to, co Kościół zawsze i wszędzie wierzył, to później przynosi owoce, to kształtuje liturgię, kształtuje wiarę, kształtuje zwyczaje, wydaje owoce w postaci świąt i tak dalej, i tak dalej. Tradycja według Henri de Lubaca już nie ma być czymś takim. Ona ma być dostosowaniem się tego, co słyszymy, do naszych pojęć, do naszych poglądów, do naszych myśli. Ona ma być nowym odczytaniem, wciąż na nowo odczytaniem tego, co Kościół nauczał zawsze i wszędzie. Wciąż na nowo odczytaniem tego, co mamy zawarte w objawieniu, tak żeby to dopasować do naszych poglądów, naszych zwyczajów, do ducha naszego czasu. Żywa tradycja to kluczowe pojęcie wypromowane przez Henri de Lubaca. Jest jednak jeszcze kolejna myśl, której koniecznie musimy chwilę poświęcić, czyli nadprzyrodzoność Henri de Lubaca. Jak według niego współgra to, co przyrodzone, naturalne, z tym, co nadprzyrodzone? W materii ściśle teologicznej, pisze autor, duet Blondel de Lubac stwierdzał, że nadprzyrodzoność jest konieczną doskonałością natury, która bez niej byłaby wynaturzona. To, co nadprzyrodzone, jest koniecznie potrzebne temu, co naturalne. Bez tego praktycznie nie jest ona możliwa do pomyślenia. Podobnie jak jego przyjaciel, de Lubac utrzymywał, że Bóg nie mógłby stworzyć czystej natury bez przyporządkowania jej do nadprzyrodzoności. Innymi słowy, człowiek jest sam z siebie nadprzyrodzony i z konieczności ubóstwiony. Granica między Bogiem a człowiekiem staje się płynna. Z punktu widzenia logiki, taka koncepcja musi prowadzić do panteizmu kosmicznego typu teilhardowskiego, o czym autor mówi wcześniej. De Lubac podjął tą samą ideę, mówiąc o najwyższym rozwoju i o naturze człowieka. Tutaj cytat. Objawiając Ojca i sam będąc przez Ojca objawiony, Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Dzięki Chrystusowi osoba osiąga swą dojrzałość.
a człowiek ostatecznie wyłania się z wszechświata. To jest z katolicyzmu de Lubaka. Kardynał Siri nie bez powodu wyraził wątpliwość na temat tego, co może kryć się za tak dziwacznym, mistycznym sformułowaniem. Według niego może ono oznaczać tylko dwie rzeczy. Albo że Chrystus jest zaledwie człowiekiem, albo że człowiek jest bóstwem. I o ile na początku może nam się wydawać, że kardynał Siri tutaj przesadza, że nie, to po prostu takie mistyczne, głębokie sformułowania, o tyle kardynał Siri jednak ma rację. Objawiając Ojca i sam będąc przez Ojca objawiony, cytuję de Lubaka, Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. To pojęcie, zdanie również używane później przez Jana Pawła II. Dzięki Chrystusowi osoba osiąga swą dojrzałość, a człowiek ostatecznie wyłania się z wszechświata. Ta myśl głęboko neomodernistyczna, że Chrystus dopiero pokazuje nam w pełni człowieka i niejako to jest jego wielkie, główne zadanie. Chrystus objawia nam człowieka. On dopiero wtedy wyłania się człowiek, dopiero wtedy wyłania się z wszechświata. To jest o tyle prawdziwe, że Chrystus jako doskonały człowiek również jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jest doskonałym człowiekiem, więc faktycznie jest doskonałym wzorem. Jednak, gdy pamiętamy o tym, co było powiedziane wcześniej, nadprzyrodzoność jest konieczną właściwością tego, co naturalne, według Henri de Lubaka. Chrystus objawia nam człowieka, a więc według neomodernistów to, co nadprzyrodzone i to, co naturalne, musi być koniecznie ze sobą połączone. W praktyce te rzeczy są nierozdzielalne. A skoro nie można ich rozdzielić, to też trudno je odróżnić. Skoro nie można pomyśleć o naturze człowieka bez tego, co nadprzyrodzone, to w jaki sposób mamy to faktycznie odróżnić jedno od drugiego? To jest ostatecznie w praktyce zniszczenie tego, co nadprzyrodzone. Przypominam, według tradycyjnej nauki Kościoła, według 20 wieków teologii, to rozróżnienie jest kluczowe dla zrozumienia naszej wiary. Zrozumienie tego, że przez łaskę uświęcającą stajemy się uczestnikami boskiej natury poprzez zjednoczenie z Chrystusem. Nasza natura zraniona przez grzech pierworodny to jest jedno. Łaska, którą otrzymujemy, łaska, która zostaje nam dana poprzez chrzest, która jest wszczepieniem w Chrystusa, o której święty Piotr mówi, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury, to jest coś zupełnie innego. Dopiero przez nią stajemy się faktycznie dziećmi Bożymi i po to Pan Jezus przychodzi, aby nas uczynić dziećmi Bożymi, naprawdę dziećmi, czyli tymi, którzy mają udział w tej samej naturze, którzy mają udział w boskiej naturze. Ale oczywiście, jeśli dla nich natura i łaska jest tym samym, no to co, jakże Chrystus może faktycznie udzielić udziału w boskiej naturze? Jeśli dla neomodernistów człowiek jest po prostu z natury swojej już dzieckiem Bożym i uczestnikiem boskiej natury, no to co może Chrystus zrobić? Może tylko pokazać, jaki człowiek być powinien. Czy widzimy, że to jest zmiana całego sensu wiary? Tradycyjnie Chrystus przychodzi po to, aby uczynić nas uczestnikami boskiej natury, aby przywrócić nam łaskę uświęcającą, aby uczynić nas częścią siebie, po to, żebyśmy mogli radować się szczęśliwością samego Boga, przerastającą nas w sposób nieskończony. Według neomodernistów, którzy, powiedzmy tak, według modernistów, którzy bazują na neomodernistach w stylu de Lubaka, człowiek już z natury, z automatu jest dzieckiem Bożym. I Chrystus tylko nam o tym mówi. Już nie musi być Bogiem. Już może być tylko człowiekiem, który ma wyjątkowe rozpoznanie sprawy i pokazuje nam tylko, jaki człowiek być powinien. To jest to, do czego prowadzi ta teologia Henri de Lubaka. Jest to teologia wysoce naturalistyczna. Już Bóg nie musi stać się człowiekiem, już Chrystus nie musi być Bogiem, już człowiek z natury jest dzieckiem Bożym i tylko wielcy mędrcy muszą nam o tym przypominać. Wielcy mędrcy jak Chrystus, Budda i Mahomet. Taka jest wizja modernistów. Do tego ona ostatecznie się sprowadza. Jest to ściek wszystkich herezji, jak mówi święty Pius X.
W ten sposób mamy już najważniejszą rzecz, najważniejszą myśl de Lubacka omówioną. Ja natomiast jeszcze tylko krótko przedstawię dwa pozostałe punkty, które mamy omówione w tej książce w rozdziale poświęconym właśnie naszemu antybohaterowi. Mianowicie egzegeza. Najpierw egzegeza egzystencjalistyczna Bultmanna, a później egzegeza duchowa de Lubacka. O co chodzi? Tutaj, jak wspomniałem, tylko streszczę. Bultmann jest to ojciec tego, co nazywamy dzisiaj Formgeschichte. Tworzy on niejako nowy sposób odczytywania Pisma Świętego. On tworzy rodzaje, tworzy, powiedzmy, wynajduje rodzaje. Uważa, że trzeba czytać Pismo Święte zawsze za pomocą tego, co on nazywa Sitz im Leben, czyli jakby miejsce siedzenia w życiu, osadzenie, o, to byłoby chyba dobre słowo, osadzenie w życiu. O co chodzi? On uważa, że zawsze trzeba czytać Pismo Święte w ten sposób, że no, zobaczmy, kto i dlaczego to dokładnie napisał. To jest taki Sitz im Leben, wszystkie okoliczności, które sprawiają, że jakaś księga, fragment Księgi Pisma Świętego powstał właśnie w ten sposób. Bultmann jest egzegetą oczywiście niekatolickim. Jego sposób odczytywania tych rodzajów literackich jest sposobem wysoce racjonalistycznym, naturalistycznym. To znaczy, Bultmann nie wierzy ani w natchnienie Pisma Świętego, ani w to, że w ogóle jest Pismo Święte spisane przez tych autorów, którzy są tradycyjnie za autorów poszczególnych ksiąg podawani. On uważa, że to Pismo Święte jest już dziełem takim późnym, zmieszanym. Tutaj wspólnoty chrześcijańskie sobie tak napisały i szukamy właśnie takiego Sitz im Leben, takiego właśnie osadzenia w rzeczywistości, jaka potrzeba wspólnoty sprawiła, że powstał dany fragment Pisma Świętego. U niego jest to ewidentnie niewierzące, to znaczy ta teoria jest ewidentnie niezgodna z wiarą. Jest tam gdzieś na początku jakaś właściwa myśl, to znaczy no, faktycznie każdy tekst, który został napisany, jest w jakiś sposób osadzony w rzeczywistości i poznanie tych okoliczności powstania może być dla nas interesujące, może nam wyjaśnić, dlaczego autor akurat takich sformułowań użył, a dlaczego mówi o tym, a nie akurat o tamtym. To może być interesujące, to jest jakby pewien fundament w rzeczywistości całej sprawy, natomiast u Bultmanna jest to w taki najgorszy, naturalistyczny sposób zrobione, na zasadzie, że a to i tak tam chrześcijanie jakoś sobie wymyślili, potworzyli takie właśnie księgi, nie ma w tym ani krzty wiary. Co zrobi nasz Henri de Lubac z tą egzegezą Bultmanna, z rodzajami literackimi, które Bultmann tak promował? Otóż wykorzysta on je na swój własny sposób. Stworzy coś, co można nazwać egzegezą duchową. O co tutaj będzie chodziło? Otóż według de Lubacka człowiek czytający Pismo Święte wchodzi w kontakt z tym natchnionym tekstem i wtedy ten tekst przemawia do niego zupełnie osobiście. Człowiek odczytuje go zupełnie na nowo. On nazywa to sensem duchowym. Jest to sens duchowy pojęty jako to, co Pismo Święte mówi do mnie dzisiaj. Jest to sens, który może oznaczać, że lepiej niejako rozumiemy Pismo Święte niż sam jego autor. Lepiej w tym sensie, że no on wtedy pisał właśnie to, co było zgodne z jego osadzeniem w rzeczywistości, tak bultmanowskie, ale my czytamy to dzisiaj zgodnie z naszym osadzeniem w rzeczywistości i my odnajdujemy w tym zupełnie nowe sensy, które nowe znaczenia, które wcale nie muszą być zgodne z tym pierwotnym. Tak to widzi Henri de Lubac, ta egzegeza duchowa. Kluczowe jest to, co Pismo Święte mówi dzisiaj do mnie. Być może niektórym z Państwa przypomina się mój materiał o neokatechumenacie, gdzie jest również ten aspekt bardzo mocno podkreślony, to echo słowa, co Pismo Święte powiedziało dzisiaj do mnie. Jest to echo, mniej echo słowa, a bardziej echo de Lubacka, który właśnie tak egzegezę chciał, aby uprawiano. I jest to takie odczytywanie Pisma Świętego, słusznie tutaj autor to zauważa, ono mniej nawiązuje do Słowa Bożego, Ojców Kościoła i tradycji Kościoła, na co de Lubac się powołuje, a bardziej nawiązuje do Lutra, co Pismo Święte mówi dzisiaj do mnie.
Jak autor podsumuje tą egzegezę duchową, tutaj przeczytam zakończenie rozdziału poświęconego naszemu antybohaterowi. Egzegeza duchowa albo charyzmatyczna, dokładnie tak samo jak jej matka, egzegeza filozofii egzystencjalistycznej, mimo pozorów duchowego posmaku, jakiego dostarcza czytelnikowi, nie wychodzi z kolei wyżłobionych przez wynaturzoną filozofię. Jest ignorantystyczna, ponieważ dociera do mitu, ale nigdy do faktu historycznego. Jest egocentryczna, gdyż rozumienie tekstu ma wartość tylko na tyle, na ile pochodzi od podmiotu, a nie z samego tekstu. Wreszcie jest radykalnie rewolucyjna, bo zmienia się w nieskończoność wraz z kolejnymi czytelnikami i ich sposobami odczytywania tekstu, co miałoby wyjaśnić fakt, że Pismo Święte rzeczywiście jest niewyczerpalnym skarbcem. Po dawnej tezie skostniałej egzegezy dogmatycznej pojawiła się antyteza w postaci metody historyczno-krytycznej. Dziś wraz ze schyłkiem obu tych tez, które postrzegały się wzajemnie jako błędne, nadeszła synteza, zawarta w nowej egzegezie duchowej, która w końcu dociera do sensu. Jest to egzegetyczny New Age, wypromowany przez neomodernistyczne środowisko, skupione wokół osoby de Lubaca. A jednak Soborowy Rzym będzie nam przedstawiał właśnie taki model lektury Biblii, jak to zresztą zobaczymy dalej. Zachęcam do zapoznania się z całością tej książki. No, jak wspomniałem, jest to książka dosyć obszerna. Natomiast dla człowieka, który faktycznie chce zrozumieć dokładnie, jak to się dzieje, jak to się stało, że neomodernizm zatriumfował, no to ta książka to pokaże. Zachęcam tych, którzy ze mną polemizują i którzy uważają, że nie, to nieprawda, wcale modernizm nie wszedł do kościoła, nie, wszystko jest w porządku. Zachęcam do zapoznania się z tą lekturą. Obiecałem na początku, że krótko ją skomentuję, co myślę o książce jako o całości. Myślę, że warto to powiedzieć, o ile, jak powiedziałem przed chwilą, uważam, że warto tą książkę przeczytać, uważam, że jest to prawdziwa skarbnica wiedzy, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że moim zdaniem ta książka jest z jednej strony za krótka, z drugiej strony za długa. Z jednej strony zbyt skrótowa, z drugiej strony zbyt obszerna. O co mi chodzi? Moim zdaniem jest ona trochę zbyt obszerna jak na takie krótkie spojrzenie na temat. Jest zbyt obszerna jak na zarysowanie tematu, a jednocześnie zbyt krótka na prawdziwie wyczerpującą analizę. Jest to książka, która ewidentnie stara się być czymś pomiędzy. Stara się być z jednej strony streszczeniem, ale z drugiej strony wyczerpująca. I taka próba wyśrodkowania moim zdaniem jest trochę niebezpieczna. Ja osobiście wolę krótkie streszczenia, które bazują i odnoszą się bardzo konkretnie do bardzo długich opracowań i prac. Natomiast autor, jak sam zauważa, nie ma ani czasu, ani możliwości, żeby stworzyć bardzo rozległe opracowania tematu, a nie są one jeszcze jako tako dostępne i po prostu jako duszpasterz stara się wyjaśnić, jak to się stało. I tak tą książkę należy czytać, jako wskazanie, co się wydarzyło, nie jako pracę taką stricte naukową, niezwykle dogłębną, ale też nie jako takie tylko krótkie zarysowanie tematu. Tak należy tą książkę czytać i gdy tak ją rozumiemy, to uważam, że jest ona dziełem bardzo wartościowym. Zachęcam do zapoznania się z nią. Jest to wydawnictwo The Regio. Oczywiście będzie książka, link będzie podany w opisie pod filmem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.